Znaczy to jest teraz trwa podróż, to jest podróż, to jest podróż. A kiedy? Właściwie wyruszyliśmy w kwietniu, tak? Właściwie można powiedzieć, że jesteśmy cały czas w ruchu, tak? Podróż, dlatego powiedziałem, podróż trwa 7 lat, tak? Tym razem z Lechem Rusteckim i ekipą Radia Wnet postanowiliśmy z Helu przejść na Jasną Górę. 597 km i 700 metrów, 188 godzin marszu z średnią szybkością 6 godzin i 12 minut. Proszę Państwa, chcemy dalej budować Radio Wnet, poranki Wnet. Musimy w to włożyć więcej energii, bo trwa dobra zmiana, musimy udowodnić i sobie, i Państwu, że jesteśmy potrzebni. Dlatego ruszamy w drogę. 2-3 lipca będziemy na Helu i z Helu ruszymy na Jasną Górę. 573 km marszu, codziennie poranki, codziennie pytania, codziennie inni ludzie, którzy będą mówić, czy zmiana jest dobra, co czują, co myślą, na co oczekują. To jest wyzwanie dziennikarskie, to jest też wyzwanie fizyczne. Idę z Lechem Rusteckim, ekipą Radia Wnet, codziennie około 30 km. Więc zobaczymy, czy nam to się uda. Jak dojdziemy na Jasną Górę, to potem 25 lipca z Jasnej Góry będzie poranek. To będzie dzień świętego Krzysztofa, potem ruszymy do Krakowa, do świętej Faustyny na Światowe Dni Młodzieży. Prosimy Państwa o to, żeby Państwo byli z nami, żeby Państwo powiedzieli ten wspieram, kropka to, że jesteśmy potrzebni, potrzebujemy Państwa wsparcia po to, żeby to wszystko się udało. I potrzebujemy też po to, żeby wzmocnić nasze media, bo uważamy, że mimo dobrej zmiany media wolne, niezależne, które potrafią być, są i będą potrzebne. Wspieram. To.